Dobry wieczór, panie i panowie, entuzjaści sztuk walki z całej Polski. Zima już odeszła, mamy piękny wiosenny wieczór, ale temperatura wcale nie będzie spadać. Tu w hali imienia polskich olimpijczyków w Łomży Armia Fight Night przypuszcza drugie uderzenie właśnie na to miasto w województwie podlaskim. Dziś zobaczymy 10 walk na zasadach MMA, dwie półamatorskie i 8 zawodowych. Ja nazywam się Tomasz Marciniak i będę komentatorem tej gali, a w pierwszej walce już oglądamy w kategorii do 70 kg z niebieskimi taśmami na rękawicach Kamil Czyżewski i z czerwonymi Hubert Żochowski, który właśnie próbuje zejść po nogi i obalić swojego rywala. Czyżewski odwraca sytuację w tej chwili, Żochowski z plecami na siatce. Mamy pierwszy klincz, walka półzawodowa, więc 3 razy po 3 minuty. Nie ma ataków łokciami, nie ma skrętówek. I klincz zerwany oczywiście, Hubert Żochowski, poczęstowany teraz solidnym ciosem. Ma tutaj wsparcie lokalnej publiczności. Wielu zawodników z dwóch łomżyńskich klubów zobaczymy dzisiaj na Armia Fight Night. Żochowski próbuje jeszcze raz sprowadzić walkę do parteru. Dobrze broni się Kamil Czyżewski. Obydwaj zawodnicy na razie oczywiście toczą boje amatorskie. Żaden z nich nie ma zawodowych walk. Czasami zdarza się tak, że jakaś tam walka na zasadach zawodowych się wkradnie. Ktoś jest rozcięty, bo pojawiła się krew na kolanie Huberta Żochowskiego, ale Żochowski jak gdyby obudził się teraz. Dwa dobre proste, to one krwawi z nosa. I jeszcze raz dobry sierpowy zawodnika z Łomży poderwał tutaj publiczność do dopingu. Prawym teraz zachwiał Czyżewskiego. No, Żochowski jak gdyby poczuł, że jest w walce. Symptom wielu zawodników, muszą zostać trafieni, żeby się obudzić. I teraz Hubert Żochowski ku uciesze własnej publiczności kilka razy mocno trafił Kamila Czyżewskiego. No i Czyżewski decyduje się spróbować obalić swojego rywala. Ma zapiętą klamrę, wysokie wyniesienie, ale delikatnie położył Kamila Czyżewskiego. Przepraszam, Huberta Żochowskiego oczywiście. Żochowski próbuje powstrzymać teraz Czyżewskiego od przejścia gardy do bardziej dogodnej pozycji. Spokojna tutaj praca Kamila Czyżewskiego z góry. Próbuje teraz przejść, być może do dosiadu, otworzyć gardę rywala. Jest w pozycji bocznej, to dobra pozycja, ale Żochowski był czujny. Wiedział, żeby wykorzystać balans ciała swojego rywala, żeby spróbować poprawić swoją pozycję. Ostatnie 10 sekund tej pierwszej rundy. Na górze jednak pozostaje Kamil Czyżewski. Jeszcze ground and pound. On też słyszał ten sygnał, że czasu do zakończenia jest niewiele. Tutaj już zmuszeni do interpretacji wydarzeń w oktagonie zostali sędziowie punktowi w pierwszym pojedynku. Jeszcze raz Kamil Czyżewski, reprezentant waletu do Białystok, niebieskie taśmy. Hubert Żochowski, czerwone taśmy na rękawicach. Dobrze kąsa prawym Czyżewski, Żochowski. Żochowski próbuje wykorzystać schodzącego w stronę klinczu Czyżewskiego. Ale nieudana akcja i Czyżewski po raz kolejny zajmuje górną pozycję w parterze. Żochowski blokuje rękę, to jest jednak postawa czysto defensywna, tylko żeby powstrzymać Czyżewskiego przed przejściem pozycji, ale Czyżewski jest już w półgardzie. Teraz bardzo rozwarta garda Żochowskiego. Czyżewski może wykorzystać to do przejścia. Właśnie teraz próbuje sobie otworzyć drogę swoją stopą, wyciągnąć drugą nogę, przejść albo do pozycji bocznej, jak to zrobił w pierwszej rundzie, albo do dosiadu. Kilka ciosów, cały czas praca Kamila Czyżewskiego. Teraz być może spróbuje tego przejścia. Żochowski kurczowo trzyma się tej półgardy. Ale widać, że cała energia zawodnika z Fight Club Łomża jest skupiona na tym, żeby tę pozycję utrzymać. Nie jest w stanie
poprawić jej, wyjść z tej opresji. To nie jest oczywiście dogodna pozycja dla Żochowskiego. Tutaj nie ma wątpliwości na temat tego, kto jest w lepszej pozycji, kto tę walkę wygrywa w tej chwili. Jest to Kamil Czyżewski. Spokojnie, kilka ciosów, zapewne zaraz będzie kolejna próba przejścia pozycji. Tak jest, właśnie to robi Kamil Czyżewski, wyjął kolano, teraz może zająć boczną pozycję. Żochowski tym razem nie wykorzystał chwili i ciągnie teraz kimurę. Kamil Czyżewski, o, jest krucyfiks teraz zapięty, nie ma jak się bronić. Hubert Żochowski, to jest tylko siła na siłę, ale okazuje się, że Hubert Żochowski ma tej siły całkiem sporo. Nie dał się poddać w tej pozycji. Zepchnięty do głębokiej defensywy Hubert Żochowski. Próbuje teraz jakoś wykluczyć nogi swojego rywala, żeby wyjść być może spod jego uścisku, zajść za plecy, ale będzie miał na to bardzo mało czasu. Ostatnie sekundy drugiej rundy i Hubert Żochowski chyba zakończy ją na plecach, tak jak pierwszy. A więc Hubert Żochowski, 19-latek z Fight Club Łomża, fighter w czerwonych taśmach na rękawicach, ma duże straty do odrobienia w trzeciej rundzie. A jego rywalem, przypomnijmy, Kamil Czyżewski, taśmy niebieskie. Dobry lewy Czyżewskiego na rozpoczęcie tej rundy. Od razu zajął środek oktagonu i znowu spycha Żochowskiego pod siatkę. Czyżochowski jeszcze raz eksploduje z próbą obalenia. Na razie jednak jest trafiany, już dwa ciosy spowodowały odbicie się głowy Huberta Żochowskiego. Widać, że dobrze przygotowany kondycyjnie jest Kamil Czyżewski. On zresztą jest bardziej doświadczonym z tych dwóch amatorów. Ma za sobą 6 walk na takich zasadach, jakie tutaj oglądamy. Semi-pro, 3 zwyciężył, 3 przegrał. I był też reprezentantem Polski na zarówno Mistrzostwach Europy, jak i Mistrzostwach Świata Międzynarodowej Federacji Amatorskiego MMA, czyli IMMAF, w 2017 roku. Zapewne pojedzie też na Mistrzostwa w roku 2018, wygrał już bowiem krajowy eliminator. Teraz próba obalenia Żochowskiego nieudana. Słabo przygotowana i widać, że zmęczony jest Hubert Żochowski. Nie było to szczególnie silne obalenie. Kamil Czyżewski bez problemu odwraca swojego rywala i znowu zajmuje górną pozycję. W tej pozycji bardzo silnie prezentuje się w tej walce Kamil Czyżewski. Ciężko jest Żochowskiemu mu zrzucić swojego rywala. Teraz jeszcze stracił kontrolę nad pięściami Czyżewskiego Żochowski. Czyżewski może zadać kilka ciosów. Ground and pound będzie miał utrudnione co prawda przechodzenie gardy. Oj, teraz piękny cios Czyżewskiego. Dobra kombinacja, raz na biodra, raz na głowę. Żochowski nie wie, co blokować, czego się spodziewać. Jeden z tych ciosów na pewno go trafi, a w tamtym wypadku trafiło obydwie. No, widać teraz klamrę, bardzo desperacka obrona Żochowskiego, ale może być z tego balacha. Zabiera rękę Czyżewski przytomnie. Wychodzi z tej opresji. No tutaj Żochowski trochę postraszył swojego rywala. Myślę, że Czyżewski stracił czujność, pamiętając, jak dobrze mu szło z ground and pound wcześniej. Ostatnie 10 sekund. No i koniec pierwszej walki. Armia Fight Night. Panie i panowie, po 3 pełnych rundach sędziowie punktowali do starcia. Jest